No dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na każdy temat. Dzisiaj wybieramy temat ciebie. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, czy pomyślałeś o tym, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Będziemy rozmawiali o ziemi. O najlepszej ziemi. O najlepszym jedzeniu, bo jesteśmy tym, z czego powstaliśmy, czyli elementy ziemi. Ale także żyjemy dzięki temu, co powstało z ziemi, czyli rośliny i zwierzęta, które z kolei te rośliny jedzą. I na koniec powiem jeszcze na temat najlepszej ziemi. Po prostu najlepszej ziemi. Najlepsza ziemia to najlepsze jedzenie. Także zacznijmy od tego, że ja pamiętam, jak mieszkałem w Stanach, czy nawet tutaj w Polsce, gdzie nie jest aż tak źle, jak otwierałem lodówkę, wielką lodówę, patrzę do tej lodówy, a tam jest dużo jedzenia. Jakieś pomidory, jakieś banany, może pomarańcza, jabłka, cebula, jakieś tam kiełbasy. Patrzę na to wszystko, jestem głodny, ale mi się nic z tego nie chce jeść. Miałeś coś takiego? Ja miałem, wielokrotnie. W Stanach, jak się wysiądzie na lotnisku, to jest szok. Pamiętam, kiedyś przyleciałem do Miami i patrzę, a tam taka tęga, ale naprawdę tęga kobieta, tak się przelewa z jednej strony na drugą i popycha też tęgą kobietę w takim wózku. Jedna pracuje jako popychaczka, a druga jest popychana. I te tęgie tak się przelewają w stronę wyjścia. Jedna drugiej pomaga. Patrz, moją zabawą z moim synem, jak czekaliśmy, aż żona skończy zakupy w tych supermarketach, to była zabawa w grubasy. Patrzyliśmy na przechodniów i kto pierwszy zobaczył jakiegoś grubasa, ten miał punkt. Graliśmy do 20. Bardzo szybko się grało. Ta gruszkowatość kształtów robi się coraz powszechna również w Polsce. Dlaczego? No w Ameryce jest dlatego, ponieważ ludzie są przeżarci i jednocześnie niedożywieni. Otwiera tą lodówę, o której mówiłem. Wyciąga to, wyciąga tamto. Je. Czuje, że mu to wszystko się rozszerza. Czuje, że już tu jest pełen. A jeszcze by coś zjadł. Dlaczego? Bo nie jest zaspokojony, nie jest nasycony. Czego nam brakuje? Brakuje nam nutrients, czyli tej odżywczości jedzenia. Jeszcze raz powiem wam, wiele lat temu, w 80 roku, jak przyleciałem do Stanów, kupiłem sobie pomidorki. Ach, kupiłem galon mleka. Pomidor piękny, czerwony. Kroję go, taki trochę jędrny, twardy. Wącham, myślę, coś z węchem źle. W ogóle nie czuję. Kroję plaster, jem. W ogóle smaku nie ma. Posoliłem, no czuję sól i ten płyn, ale gdzie ten pomidor? Mleko zostawiłem, co tam 90 czy ileś centów kosztował galon mleka, to jest ponad 3 litry, prawie 4, i myślę sobie, zostawię sobie, to mi fajno tak się zrobi siadłe mleczko. A to były czasy, gdzie jeszcze mleko do nas pod drzwi się przynosiło. Minął tydzień, to się nie chce ściąć. W końcu oddzieliła się taka woda, myślę, no może się siadła, tak jak inaczej wygląda. Otworzyłem, a to aś pachniało bardzo brzydko. Naprawdę tak pachniało brzydko, że to szybko wylałem. I to do ubikacji. Słuchajcie, mamy problem. Mamy olbrzymi problem i ten problem zaczyna się, wiecie gdzie? Tam, gdzie się zaczyna nasze życie. W glebie. Jest olbrzymi kryzys gleby. Ten kryzys gleby wynika z tego, że po prostu już od ponad 100 lat się ora. Ta ziemia biedna jest orana, są przewalane te skiby. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni, myślimy, że zawsze tak było. Nie zawsze tak było. Kiedyś była socha, było radło, robiło się maleńki rowek, nie przewalało się tego całego ekosystemu ziemi na drugą stronę, nie przesuszało się tego. Później to wszystko nie ginęło, pod spodem nie gniło i w związku z tym, że była warstwa zawsze jakiegoś życia, która okrywała tą naszą matkę ziemię, to ta wilgoć została zachowana. Teraz te pola wysychają bardzo szybko, wiatr przychodzi, zdmuchuje te dobre rzeczy, te pierwiastki, deszcze wypłukują te pierwiastki. Po jakimś czasie ta ziemia jest po prostu jałowa. A biedne roślinki mogą
brać tylko to, co mogą brać z tej ziemi. Nie ma nic innego. I dlatego, dlatego ludziom się pomaga. Nawożąc. Ale nawożenie, to znaczy ludziom się pomaga, żeby mieli dosyć jedzenia. Ale ziemi się pomaga, tej jałowej, nawożąc. Po to, żeby był ten azot, żeby był ten potas, żeby był ten fosfor, który zniknął i został wyeksploatowany zresztą przez poprzednie plony. No i co? Sypie się ten nawóz, zabija się to mikrożycie w tej glebie, a sypać go trzeba za dużo, dlatego, bo wiadomo, bo to jest ryzyko dla rolnika. Jak za mało, jak prawidłowo nasypie, tak akurat optymalnie, to przyjdzie deszcz, wypłucze i będzie za mało. Więc daje się ekstra. Zawsze ekstra. No i co? No ale jeszcze chwasty. Jeszcze jest problem. No przecież te chwasty. No, chodzi o to, żeby szybko i dużo. No plony są duże. No oczywiście te puste plony są duże. No ale żeby były jeszcze większe, to się wszelką konkurencję, czyli ekosystem roślinny się likwiduje i się dopryska. Jest taki piękny preparat, się nazywa Roundup. Się sypie tym, to znaczy pryska tym i nic nie rośnie. Oczywiście producenci Monsanto czy jacyś inni mówią, że to znika, że to się tam wchłania jakoś tam, biodegraduje, czy jak to tam ładnie nazywają, ale życie zostało zabite, a poza tym to się nie zupełnie biodegraduje. Zresztą opowiadał mi ktoś, kto jest tutaj rolnikiem, że żeby na przykład grykę zebrać w tym samym czasie, żeby ona dojrzała, wyschła w tym samym czasie, to się pryska tą grykę, która już jest na pniu, która jest prawie już dojrzała do zbierania, pryska się Roundupem. A wszystko tak ładnie, równo dojrzeje. Podobno z produkcją słoneczników się robi. Ludzie. No ale to nie dla mnie, to na sprzedaż. No więc okej, w porządku. W każdym razie, powiedzmy, że masz piękne uprawy ekologiczne, to znaczy nie używasz chemii. No ale ziemia dalej jest wyjałowiona. Dobra, przynosisz kompost, ale ten kompost jest zrobiony z tych rzeczy, z których te rośliny, czy trawa, czy cokolwiek, mogły czerpać, czyli z tej wyjałowionej gleby. To skąd wziąć te pierwiastki? Jest tam 7 na przykład nawozów, które się sypie na ziemię, a potrzebne nam jest, nam ludziom, 95 pierwiastków, co najmniej. Skąd wziąć tyle? A jak to Pan Bóg zorganizował? Jak to jest naturalnie? No naturalnie to działa w ten sposób, że są wielkie góry z granitu, pada deszcz, jest mróz, później jest ciepło, te mikrocząsteczki wody tam wchodzą między skałki, pyk, odpada kawałeczek, bardzo dużo kawałeczków, to wszystko ładnie spływa strumieniami, później rzeczkami, później rzekami, w dolinach naturalnie następowały wylewy co jakiś czas i osiadały te minerały była demineralizacja gleby. I one osiadały sobie, a ze względu na to, że tam było dużo roślin, to te rośliny się odżywiały i powstawała piękna, nowa ziemia. Jeszcze jeden sposób, który Pan Bóg ma, taki od czasu do czasu, to jest też wulkan. To jest wulkan, też wulkan, też skała. Wulkan wybucha, spada ten popiół, czasami jest go bardzo dużo, i potem przez następne 100 ileś lat masz żyzną glebę. Wszystkie mikropierwiasteczki, mikroorganizmy, jakieś śladowe tam te ilości tych chemicznych, potrzebnych, nieożywionych materii, są na tej glebie przez wiele lat. Oczywiście założywszy, że tego się nie ora, nie wypłukuje i tak dalej. No powiesz, jak tutaj uprawiać ziemię bez orania? Ja mam kolegę, który ma 1000 hektarów, to jest mój znajomy, uprawia bez orania. Jego ojciec uprawiał w Anglii przez 40 lat bez orania. On sam uprawia bez orania. Tu niedaleko od tego miejsca, gdzie teraz jestem, na Żuławach. I ma piękne plony. Piękne plony. O wiele mniej zużywa oczywiście chemii i innych rzeczy. On nie boi się chemicznych rzeczy, ale ma dwie proste zasady. Nigdy ciężkim sprzętem nie wjeżdża na to pole, jak jest mokro.
Druga zasada to jest, że zawsze coś rośnie. W momencie, kiedy on zebrał, to już sieje następną rzecz, taką okrywową. No i w pierwszych latach miał trudności, bo on to kupił od PGR-u, czy tam z tej agencji rolnej. Tam był kiedyś PGR i to było wyjałowione, więc kiedyś przyjechał do mnie i zapytał, jak to zrobić, żeby te dżdżownice się pojawiły. Jest pół tony dżdżownic na bodajże kilometr kwadratowy. One robią olbrzymią pracę. One olbrzymią pracę robią. Napowietrzają i tak dalej. No ale ten naturalny obieg oczywiście jest zakłócony. Wiadomo, że nie ma wylewów. Wiadomo, że nie mamy trójpolówki teraz. Tylko co roku uprawiamy tą samą ziemię. Więc jak mieć duże plony? I to nie tylko duże plony, ale takie, że jak zjesz tego pomidora, to się czujesz nasycony, że on pachnie, że on jest piękny. Zjesz ten czosnek, to on naprawdę ciebie wzmacnia. A tak a propos, najlepsze jedzenie to jest takie jedzenie, które wyrosło w okolicy. Dam wam przykład. Czosnek tutejszy, na przykład gdzieś tam z tego ogrodu, gdzieś tutaj, jest atakowany tymi samymi wirusami, czy jakimiś innymi patogenami żywymi, które atakują nas. I on się na nie uodparnia. Czyli to jest, on jest jakby zaszczepiony na wszystkie te choroby, które panowały w tym roku na tym terenie. Jak ja go sprowadzę z Chin, no to on jest odporny na jakieś tam chińskie rzeczy, ale nie na te, które ja tutaj u siebie na swoim terenie mam. Dlatego te lokalne, z własnych ogrodów albo z okolic, owoce czy jarzyny, to są najzdrowsze dla nas, którzy tutaj mieszkamy. Jest jeszcze innych wiele przyczyn, ale to powinno wystarczyć. No tylko dodam, że no przecież żywność kiedyś była spożywana z promienia na kilkudziesięciu kilometrów, z naszych odległości się nie sprowadzało. Teraz sprowadza się z Australii jak trzeba, z Afryki jak trzeba, z Ameryki Południowej. I nieraz to jest tańsze niż z Polski. Co się dzieje? Ciekawe. Także to jest coś nowego. Nasze pokolenie żyje w innym świecie, ale zasady są takie same. Jak Pan Bóg coś stworzył, to po Panu Bogu nie poprawiajmy. I jeszcze dodam tutaj a propos nawozu takiego, który jest najlepszy, mineralny, no to powiem Wam, to jest mączka skalna. Tam są wszystkie te pierwiastki, z których gleba powstaje naturalnie. To jest właśnie ten granit, to jest ta góra zmielona, zmączona, że tak to nazwę. I ona jest przyswajalna dla roślin. Jeżeli tam są różne gradacje, to te najbardziej pylne najszybciej będą wchłonięte, a te grubsze będą latami się rozkładały i będą użyźniały tą glebę. Natomiast skąd to wziąć? No ze sklepu, gdzie sprzedają kamienie, czy to w ogóle pod hasłem podsypka skalna. Czym drobniejsza gradacja, tym lepiej. I to kosztuje grosze. Grosze dosłownie. Za kilogram to kosztuje bodajże 22 grosze. I tego można nasypać dużo. To poprawi przepuszczalność gleby i da bardzo, bardzo inny smak roślin, ze względu na to, że tam będzie o wiele więcej pierwiastków, czyli minerałów. I to jest dodatek. To jest dodatek do gleby, który można dodawać, bo samo to, że unikamy chemii, to nie wystarczy. To nie wystarczy. To dalej będzie jedzenie, które nie będzie trujące, ale nie będzie aż takie sycące, jak powinno być. Także dolomit, mączka skalna, tania, posiada ponad 90 minerałów, ponad 90 minerałów, my potrzebujemy 95, także to jest to. Teraz na koniec jeszcze chcę w tym swoim krótkim wywodzie i tej wielkiej zachęcie do tego, żeby jeść zdrowo, to chcę dodać, że najlepsza ziemia, jaka jest na naszej planecie, ma swoją nazwę, ona się nazywa Terra Preta i to jest zrobiona przez ludzi, tylko ludzi, którzy już dawno, dawno umarli. A ziemia jest dalej dobra. Opowiem wam tą historię. Otóż w Ameryce Południowej, jak ją odkryto, to w Amazonii, według tych, którzy
tam podróżowali, a podróżowali po to w górę rzeki Amazonki, żeby znaleźć to legendarne miasto El Dorado, czyli miasto złota. Oni zauważyli, że tam są olbrzymie skupiska ludzkie. Tam mieszkało jakieś 2,5 miliona ludzi. Teraz mieszkają maleńkie plemionka po 200 osób, 300 może. No i nasza współczesna, do niedawna, nasza współczesna archeologia twierdziła, że to było niemożliwe, ponieważ dżungla nie jest w stanie wykarmić dużych miast. A zachowały się dzienniki pokładowe, gdzie oni codziennie opisywali, co widzieli po drodze. I jak płynęli w tą górę Amazonki, i tam widzieli na przykład miasto, które było wzdłuż rzeki zbudowane i 12 mil długości wzdłuż rzeki i tak gęste zabudowania były, że można było z dachu na dach przeskoczyć 12 mil. Co się z nimi stało? No wiadomo, no. To co się stało z niskimi Indianami, tam było 2,5 miliona też w Ameryce Północnej, tam gdzie są Stany Zjednoczone. Tam po prostu wyginęli ci ludzie ze względu na bakterie, które były zawleczone przez białych, zanim wypracowali w sobie odporność. Natomiast jak oni sobie radzili z tym wyżywieniem? Paradoksalnie, tam gdzie jest dżungla amazońska, tam jest paskudna ziemia. Ja tam byłem w Brazylii i tam ziemia ma kolor takiej cegły, jest twarda, nieprzepuszczalna, taka niby glina, straszna ziemia. Natomiast jest wspaniała gleba, no bo tam jest dżungla, prawda? Więc te wszystkie rozkładające się rośliny i tak dalej tworzą ten ekosystem tej gleby. Ale to nie jest grube, to nie jest wysoko. No i teraz jak wypalą taki las, taką dżunglę, no to zasadzą tam kawę czy coś innego, może soję, nie wiem co. No i po kilku latach muszą na dalszy ciąg dżungli wypalić, ponieważ tam przez pół roku pada deszcz. I to nie pada deszcz, tylko leje jak z cebra ten deszcz. Leje, ale jak pada? I to wypukuje tą powierzchniową warstwę i zostaje ta glina. No więc trzeba dalej wypalać. Ale ci Indianie mieszkali tam przez stulecia, jeśli nie dłużej. I jednak im tam ta gleba się jakoś nie wypukiwała. Oni sobie radzili. Jak oni to robili? Otóż jakieś 20 kilka lat temu, może 23 lata temu była wyprawa archeologiczna. Chciałbym na taką wyprawę pojechać, gdzie ładnym jachtem, widziałem film dokumentalny, sobie jakiś tam profesor czy profesorowie ze studentami popłynęli w górę tej rzeki według tych listów, tych dzienników pokładowych, które się zachowały. No i tam było wiadomo, że za tym zakrętem ileś mil w górę rzeki jest tam osiedle. I rzeczywiście do dzisiaj, jak są te obrywy takie, gdzie rzeka się jakby wgryza przy meandrowaniu w jakiś wysoki brzeg, to widać warstwę pięknej, czarnej ziemi, która dochodzi do 2,5 metra, a nawet więcej. I wszędzie, gdzie były te osiedla, to jak się robi z lotnicze zdjęcia, to jest zieleńsza dżungla do dzisiaj, a to jest 450, może nawet 500 lat temu, bo Brazylia była odkryta trochę dłużej niż 500 lat temu. Także jak oni to robili? No właśnie ta terra preta, która jest uznana za najlepszą ziemię, była przez tych Indian robiona w ten sposób, też możesz zrobić. Że oni tworzyli, kopali takie leje w ziemi, takie, ale nie były pionowe, tylko takie właśnie lejki, jak gdyby, duże. I tam palili no roślinność, palili gałęzie, palili drewno. A pali się to w ten sposób, że ciągle dorzucasz warstwę po warstwie. To znaczy, jak jest ogień, jak ten ogień się rozpali, to natychmiast przykrywasz to następną warstwą tych gałęzi. I wtedy, jak to znów przejdzie wyżej, widzisz, że one się rozpaliły, przykrywasz następną warstwą. W ten sposób te poprzednie warstwy ulegają pirolizacji, czyli one zwęglają się. Te gazy wychodzą do góry,
ale na dole nie ma dostępu oddolnego powietrza i one, i to wszystko razem zamienia się w węgiel drzewny. Ja myślę, że oni jak już skończyli, jak już ta ostatnia warstwa była taka dobrze rozpalona, to przysypywali ziemią i prawdopodobnie, to znaczy ja tak zgaduję, zalewali to wodą, a potem wyciągali ten urobek i to mieszali, to teraz są przypuszczenia archeologów, to mieszali z odpadami z kuchni, tam od zwierząt te odpady, te różne takie rzeczy i to tam musiało się jak gdyby, powiedzmy sobie, wymieszać. Także w te cząsteczki węgla drzewnego wchodziły nie tylko te pierwiastki, bo on wciąga, wiemy, że węgiel drzewny jest używany w różnych filtrach i w maskach gazowych, on wciąga w siebie, on ma niesamowitą powierzchnię i on jest też, ma takie jakby pieczary w sobie i tam mieszkają sobie grzybnie, te mikroorganizmy i tak dalej. Jeżeli doda się jakieś 3% tego węgla drzewnego, ale rozdrobnionego do wielkości takiej kaszki, albo jeszcze do pyłu, jak się to doda, oczywiście po tym, jak to co najmniej 2 tygodnie jest, powiedzmy, w gnojówce albo w kompoście, co najmniej 2 tygodnie w bardzo wilgotnych warunkach, to te 3% do ziemi, to wtedy ta ziemia zamienia się w czarnoziem w jakimś czasie. A te właściwości tej, obojętnie jakiej ziemi, zmieniają się diametralnie, ponieważ węgiel drzewny jest w stanie zaabsorbować 40% wody, znaczy 40% objętości to on może wypełnić wodą, więc jak jest susza, to on bardzo powoli oddaje tą wodę, zabezpiecza tą ziemię przed wyschnięciem szybkim. Poza tym też spulchnia tą ziemię, bo on jest bardzo lekki, więc napowietrzenie jest lepsze, a to jest super ważne dla roślin. No i następna piękna cecha tego węgla to jest to, że jest ciemny, a czarna ziemia szybko się nagrzewa. I w naszym klimacie to jest istotne, prawda? Więc możemy, te rośliny bardzo dobrze sobie rosną w tym. Plony są niesamowite. To przed tą zmianą tej gleby te plony były prawie no, takie, że nie można by się wyżywić z tego. Natomiast one wzrastały 40-krotnie, jeżeli jak ci archeolodzy to już wypróbowywali. Teraz największe instytuty, powiedzmy, zajmujące się produkcją agralną, studiują temat terapety i oni myślą o tym, jak produkować duże ilości węgla drzewnego, jak to zrobić, bo to jeszcze na dodatek wciąga bardzo dużo dwutlenku węgla. A my jesteśmy, nasze życie na naszej planecie jest oparte na węglu, tak a propos, taka ciekawostka, prawda? I dwutlenek węgla to jest świetna żywność dla roślin. Jak się doda dwutlenku węgla do atmosfery, to te rośliny bardziej rosną, szybciej rosną, bo mają więcej jedzenia. Także to w ogóle nie przeszkadza i cała ta panika dotycząca dwutlenku węgla, który przeszkadza, który zmienia naszą atmosferę w ten sposób, że łapie, że jest ten efekt cieplarniany, to jest, wiecie co, jeżeli ktoś myśli logicznie, to jest śmieszne, bo dwutlenek węgla jest zupełnie przezroczysty, to nie jest jakaś chmura. Także, kochani, to trzeba sobie wziąć do serca. No i jak to zrobić? No po prostu. Można też kupić węgiel, ten węgiel, który masz do gryla. I to samo sobie zrobić. Po prostu ten węgiel domieszać do kompostu albo... I tak, teraz obiecałem wam, że powiem o najlepszej ziemi. No to powiem. Te dwie techniki, ta starożytna technika indiańska, terapreta, plus to, co jest opisane 100 lat temu w książce pod tytułem, która zresztą jest na stronach, tylko nie wiem, czy po polsku, pod tytułem Chleb z kamieni. To, czy Chleb z kamienia, niemiecki autor, taki naturalista napisał, to w każdym razie te dwie metody, węgiel drzewny i ten pył skalny, czy powiedzmy podsypka skalna, mówiąc już tak bardzo lapidarnie, to chyba jest przepis na najlepszą glebę. Dodajcie tego odpowiednią ilość
czym więcej, tym lepiej. Ja nie sądzę, że można przedobrzyć. Oczywiście bez przesady, no wiadomo, że nawet wodą można krzywdę zrobić, ale wtedy będziecie jedli i będziecie wiedzieli, że jesteście nasyceni i będziecie zdrowi. A to jest nam bardzo potrzebne w naszych czasach. Bardzo potrzebne. Także pogadaliśmy sobie na temat najlepszej ziemi i najzdrowszego jedzenia. Lokalne, własne, z ziemi, bo z ziemi powstałeś. No i niestety, w proch się obrócisz.